Boguski, Czeko. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Bezpardonowy atak, po którym zdobywa piłkę. Dobrze teraz broni, brawo! Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Posyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się za tak. Ale też trudno coś ugrać, kiedy nie ma się piłki. Nie udało się utrzymać przy piłce. Walshauvon. Eriksen. I już skupia uwagę rywala na sobie. Wybija piłkę z dala od bramki. Walshauvon. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Szansa! Wejście, klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. I Old Boys tracą piłkę. Don. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Tylko trafić. Doskonała gra w obronie. To powinien być gol. To bitka i gol. Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. No to mamy 2-0. Mocne wejście, ale czyste. Walshauvon. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Piłka spokojnie dociera do bramkarza. Piłkę przejęli rywale. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Bramkarz się rzucił. Wyciągnął jak struna. Głęboko w pole karne zagrywa. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie odda jej za bezcen. Ta akcja nie przynosi powodzenia, ale będzie jeszcze rzut rożny. Krótko gra. Chce tym zaskoczyć.
Dośrodkowuje na dalszy słupek. No i gol! 3 bramki przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Ależ znakomite to krótkie rozegranie rzutu rożnego. Widać to teraz w powtórce. Bardzo dobre podanie. Potem dobre wyjście do piłki. Uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęcia. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Uwaga, okazja! Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja! Co tam się stało? Boguski bez problemu odbierają piłkę. Eriksen. Rywale naciskają. Ekipa gości przyjechała tu i poszła jak po swoje. Mecz jest już w zasadzie rozstrzygnięty, mimo że na zegarze zostało parę minut. Rzeczywiście nie można powiedzieć o całym ich występie złego słowa. Błyszczą dzisiaj w każdym aspekcie gry, panują w środku pola, świetnie kreują akcje, imponująco je wykańczają, a rywalowi pozwalają na niewiele. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Ładne minięcie, może być groźnie. Rykoszet! Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą w pełni...
Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w porywające akcje i piękne gole. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Jest pod presją. Przejęcie piłki. Sędzia uznaje, że nie zagrał zgodnie z przepisami. Faul, rzut wolny. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Tym razem nic z tego. Uwaga, musi to trafić. Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Oj, za mocna piłka. Trafi do bramkarza. Gonzalez. Piłka znowu w ich posiadaniu. Czeko. Sędzia stosuje korzyść. Tylko czy to teraz wykorzystają? A jednak gwizdek. Akcja zatrzymana z opóźnieniem. Zaczną grę od rzutu wolnego. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Krótki rzut wolny, szybkie podanie do gracza obok. Rimando. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Może teraz się wbić w tę przestrzeń na skrzydle. I proszę, sędzia wskazuje teraz na wapno, a to oznacza szansę na wyrównanie wyniku. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Technicznie i bardzo skutecznie wykonany ten rzut karny. Nie jest łatwo tak zupełnie oszukać osobę stojącą po drugiej stronie, a tu widzimy, że nie było mowy o choćby częściowym wyczuciu intencji. Strzał w sam środek bramki, w pusty środek bramki. Po tym golu jest 1-1. Gatti. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Powoli, ostrożnie budują akcję. Szukają słabego punktu obrony. Offside, przynajmniej zdaniem sędziów. Naprawdę udana interwencja. Pokazał nam, jak powinno się wykonywać ślizgi. Idzie do środka. Nieźle to wykombinował. Ależ technika teraz. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. I przerzut piłki w poprzek, na drugie skrzydło. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje.
Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Uwaga, naprawdę obiecująco wygląda ta akcja. Piłka dla drużyny przeciwnej. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Jest komu podać. Rafik. Odważnie i skutecznie. Brawo. Gatti. Pewna interwencja w obronie. Sędzia jeszcze nie gwiżdże, stosuje korzyść. Ale ostatecznie, jak widzimy, nic dobrego nie wyszło z puszczenia gry. Będzie więc rzut wolny. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Rafik. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Gwizdek. Mamy rzut wolny. To sama końcówka. Przed nami minuta do liczonego czasu. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Arbiter gwizdkiem kończy pierwszą połowę, a kibice gwizdami wyrażają swoją dezaprobatę. Można ich chyba zrozumieć. W końcu, gdyby nie tamten karny, wynik byłby inny. Ale przecież jedenastka się należała. Bez dwóch zdań. Wielu pewnie teraz... No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Oj, proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. No i po ataku zagrożenie minęło. Rodzi się kontra, jak to spróbują rozegrać? Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Spalony. Może minimalny, ale jednak. Chorągiewka w górze. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. Udane wejście. Akcja przerwana.
Robi się coraz groźniej. Szansa! Będą prowadzić! Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Mamy teraz wynik 2-1. González. Rimando. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się za tak. Uwaga! Strzał! Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Rozgrywa to więc na krótko. Zagranie w pole karne. Ale go tam przyciskali. Nic to nie dało. Bramkarz wyłapuje dośrodkowanie. Konczewski. No i przejmuje teraz piłkę. Dobra, niska centra w szesnastkę. No, doturlała się jakoś piłka w rękach bramkarza. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Rafik. Ale podanie nie trafia do adresata. Gramy dalej. Korzyść. Rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten faul. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ma wsparcie, by to rozegrać. Gol w jego wykonaniu. Proszę Państwa, ma dzisiaj dzień konia. Mamy więc 3-1. Gatti. Konczewski. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Rafik. Piłka znowu w ich posiadaniu. Kibice rozczarowani postawą popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Nie do wiary! Tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji. Okazja teraz! Rimando. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Rimando. Zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. A
ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Uwaga, mocny pressing. I przejmuje teraz piłkę. Ponownie tracą łatwo piłkę. Pozostało już tylko 120 sekund. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. I jest ostatni gwizdek.
Witamy Państwa gorąco z Bilbao, ze stadio San Mames, na którym już za... Ze stadionu San Mames w baskijskim Bilbao witamy wszystkich naszych widzów i zapraszamy na relacje z dzisiejszego meczu. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski.
Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami, a o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jeśli dzisiaj wszystko pójdzie po ich myśli, zapewnią sobie utrzymanie w lidze jeszcze przed ostatnim meczem sezonu. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. W kilku meczach w tych rozgrywkach drużyna mogła zagrać lepiej, a przede wszystkim skuteczniej. A tak ma za mało punktów na koncie i pod koniec sezonu musi się martwić o ligowy byt. Potrzebują zwycięstwa jak tlenu, dlatego dzisiaj ich cel to komplet punktów. Ależ okazja teraz! Cudownie teraz obrońca. Bez niego byłoby krucho. I znowu są przy piłce. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Stracili teraz piłkę. Gatti. Rimando. Konczewski. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Rafik. Boguski. Błąd. Tracą piłkę. Boguski. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Schodzi w kierunku środka boiska. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Uwaga, wywołuje alarm w defensywie. Rimando. Gatti. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Uwaga, okazja! Utrata piłki. Uwaga, może strzelać! No tak, zły timing, mamy offside. Rafik.
znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Czeko. No tak, posiadanie porówno. Bramki też w zasadzie porówno, a raczej ich brak. Taką asekurancką grą goli się nie zdobędzie. Żeby przełamać ten impas, ktoś musi bardziej zaryzykować. No, a może ta akcja przerwie dotychczasowy impas. Konczewski. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Znakomite, długie podanie. Wyjaśnia sytuację w polu karnym. A było naprawdę groźnie. Gatti. Drake. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Daleko dogrywa w pole karne. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. A teraz znakomite dogranie. Przyjął, zrobiło się niebezpiecznie. Gol i mamy bramkę! I jeśli nic się nie zmieni, to zapewnią sobie utrzymanie w lidze. I tylko to chodzi teraz tym piłkarzom po głowach. Oby nie zapomnieli, że gra się zawsze do końca. Prowadzą zatem 1-0. Świetnie go teraz wypuścił. Teraz musi! Aj! Niestety, mamy gola! To oznacza, że są coraz bliżej spadku. Na szczęście to nie ostatnia kolejka, ale są pod coraz większą presją i powinni tu walczyć o korzystny rezultat, jeśli nie chcą odkładać kwestii utrzymania na ostatnią chwilę. Na razie nie wygląda to dobrze. Może im dać prowadzenie! Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Podanie przejęte. Co dalej? Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Stracona szansa na groźny atak. Uwaga, górna piłka. Dobrze pomyślane. Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. W okolice jedenastki teraz wrzuca. No nie wiem. Co mu strzeliło do głowy? Najlepiej przemilczmy to uderzenie.
Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał. Wybił piłkę. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Ależ teraz podanie w uliczkę. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Rimando. González. Konczewski. Aj, takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? I teraz uderza. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Dobrze, ofiarnie blokuje dośrodkowanie. Udana interwencja. Ależ się teraz popisał interwencją. To, że nadal jest remis, zawdzięczają właśnie jemu. Oby udało się powtórzyć tę interwencję, bo szykuje się groźna akcja rywala. Gwizdek i jest decyzja. Mamy spalonego. Witamy Państwa ze słonecznego Bilbao w kraju Basków, ze stadionu...
ze stadionu San Mames w baskijskim Bilbao. Witamy wszystkich naszych widzów i zapraszamy na relacje z dzisiejszego meczu. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Krótkie, sprytne rozegranie. Czyli to będzie rzut rożny. Zagranie na klepę, krótko. Strata. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie. Było bardzo groźnie. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. Zagranie za linię obrony, uwaga! Mamy bramkę! I to jaką! Oj, powiem Ci, Jacku, że uwielbiam patrzeć na takie podcinki. Do tego trzeba naprawdę sporych umiejętności. Prowadzą zatem 1-0. Altamirano. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle, to po diable. Cierpliwości im nie brakło, jednak ten atak spalił na panewce. Stracona piłka. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Sędzia odgwizduje spalonego. To wszystko było na granicy. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Bardzo niewiele mu zabrakło. Piłka aż się prosiła o wpicie do bramki. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Piłka opuściła plac gry. Out. Świetne wejście, piłka odebrana. Gra wstrzymana, out po tym wejściu przeciwnika. Nic z tego nie będzie, przechwyt. Wybicie i po groźnej akcji. Łatwo teraz przejmują to niedobre zagranie.
Statystyka posiadania na pewno nie cieszy miejscowych kibiców, ale wszyscy znamy stare porzekadło, że liczy się nie styl, lecz to, co w sieci. Może mieli dotąd piłkę rzadziej przy nodze, ale pojawiało się wtedy zagrożenie pod bramką rywali, a to znajduje przełożenie na korzystny dla nich wynik. Czeko. Ciekawe minięcie teraz. Dalej. Uwaga. Obrońca jednak zdołał naprawić swój błąd. Skasował tę niebezpieczną akcję. Czy trafi do siatki? Jest, proszę Państwa. Jest gol. Czyli mają już dwie bramki przewagi. No to mamy 2-0. Altamirano. Niepotrzebna strata piłki. Fantastycznie wyglądają gospodarze w tej pierwszej połowie, Jacku. Widać, że dobre były przygotowania taktyczne do tego spotkania. Solidna dwubramkowa przewaga pozwala z optymizmem myśleć o tym, co czeka ich po przerwie. Myślę, że postarają się kontrolować grę i ewentualnie podwyższyć prowadzenie, ale zobaczymy. Piłka poza boiskiem. Out. Boguski. Rafik. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Nie ma gola! Co za interwencja! Daleka piłka z rogu. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Dobrze, pod polem karnym rywala. Cierpliwie czekają na okazję. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Nic z tego nie będzie. Piłka przejęta po dośrodkowaniu. Hold. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi.
Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się klei. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się z atakiem. Ale też ciężko tworzyć sytuację, kiedy to rywal ma piłkę. Nie śpieszy się, chce groźnie zagrać. Dobry odbiór piłki, ale ta wyleciała na rzut rożny. Pole karne, głęboko teraz. Piłka za boiskiem, grę z 5 metra wznowi bramkarz. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Czy zdoła to wykorzystać? Broni, tak! Ależ tutaj to wyciągnął. Boguski. Niestety traci piłkę. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Uderza na bramkę. Jest blok. Akcja przerwana. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. No i teraz zrobił prezent rywalom. No, pokazał, że potrafi zagrać ciekawą piłkę. Co zrobi w tej sytuacji? Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Tak, wyglądało to całkiem, ale nic z tego. Wyciągnął się teraz golkiper jak kot, nie puścił tej piłki, która wydawała się nie do obrony. Niesamowita interwencja, niezależnie od końcowego wyniku, zostanie zapamiętana. Piłka opuściła boisko. Rzut rożny. Szybkie teraz wznowienie gry. I tyle było z posiadania piłki. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. I będziemy mieli rzut rożny. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. To nie było dobre zagranie. Groźnie, może strzelać. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni.
Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Kiepskie zagranie teraz. No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Koniec meczu. Fantastyczny dopis. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. W powietrzu daje się wyczuć, Jacku, napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Twarde wejście, ale bez faulu. Są coraz bliżej przeciwległej bramki, tu może być groźnie. Kowalski. Ty do mnie, ja do ciebie. Wyczekują odpowiedniej chwili. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki.
wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Hold. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Oj, proszę! Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. To powinien być gol! Tylko słupek! Piłka wraca w pole! Błąd i strata. Hold. Altamirano. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. O, sędzia odgwizduje teraz spalonego. To podanie było prawie idealne. Prawie. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Zagranie w pole karne, ale zagrożenie wciąż jest duże. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. I teraz przejmują piłkę. Dobrze poradził sobie w polu karnym. No niestety, błąd ustawienia i odgwizdany spalony. Okazja na prowadzenie. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowy. Myślę, że bramka wisi w powietrzu. Przy tylu obiecujących akcjach w końcu obejmą prowadzenie. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Czysta interwencja i zaczną zza linii bocznej. Znakomicie teraz w odbiorze i co? Co zrobi z piłką? Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. I strzela! Dobra interwencja. Strzał gorszy. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. I mamy rzut wolny. Jednak tutaj przekroczył przepisy. Czyli tym razem rzut wolny rozegrany na krótko. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Gwizdek, dobra decyzja sędziowska teraz. Bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Dobrze teraz, będzie okazja. Nic z tej wrzutki nie będzie, dobre wybicie. No i po akcji, mamy tutaj spalonego. Niestety, w ten sposób trudno zdobyć bramkę. Nie można sterczeć jak słup soli i liczyć, że wszyscy na to pozwolą. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny.
Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Traci tę piłkę bez faulu. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd, piłka poza boiskiem. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. I teraz uderza. Nie ma gola. Świetna interwencja. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Zagranie w pole karne. Zła interwencja. Nadal groźnie. Co za blok. Brawo! Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Teraz będzie szansa, kapitalne to zagranie. No i nic z tego nie będzie, nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Dobrze go teraz znalazł. Mogło być bardzo groźnie. Ale pani arbiter czuwa na posterunku. Dostrzegła chorągiewkę w górze i odgwizduje spalonego. Było blisko. Dobrze, że nie jestem liniowym. Może teraz uderzyć. Supek! Gramy dalej! Gol, proszę Państwa! Po błędach w ustawieniu gol strzelony właściwie do pustej bramki. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Dobrze się ustawił, złożył do woleja i uderzył tak, że wszyscy się złapali za głowę. No to mamy 1-0. O, przeciągnięta górna piłka. Doleci spokojnie do bramkarza. Just like to send a special message to Tony Rankin today. Happy birthday, Tony. Everybody loves you and is thinking about you. Duffy. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Ale jednak rozlega się gwizdek. Mamy zatem rzut wolny. Altamirano. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Strata piłki. Nieudana interwencja i wciąż atakuje.
Rafik. Dzeko. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Za chwilę wznowią z autu. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Kibice chcą strzału. Tak, bez najmniejszych problemów wyłapuje tę piłkę. Zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Ma teraz szansę na gola. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Niewiele czasu zostało, ale może z tej akcji coś wyjdzie. Może wyrównają. Jak na razie drużynie gości trochę brakowało, żeby przejąć inicjatywę w tym spotkaniu. Rywale ciut lepsi. W pomeczowych wypowiedziach szkoleniowcy lubią się tłumaczyć, że bramka padła z niczego, że gol ustawił przebieg gry, ale niezależnie od okoliczności faktem jest, że zasłużenie przegrywają 0-1. Traci tę piłkę. Piłka opuściła plac gry. Out. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Co zrobi w tej sytuacji? Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Oddali piłkę przeciwnikom. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. No i koniec meczu. Zespół gości schodzi z boiska zawiedziony. Pewnie nie tego się dzisiaj spodziewali. Ciekawy mecz, w którym zabrakło im trochę dokładności i zaangażowania pod przeciwną bramką i stąd wzięła się ta jednobramkowa...